Na razie trochę plastikowo, niestety, na grządkach, ale ponieważ nie mam szklarni aktualnie, nie mam niczego osłoniętego, a sytuacja życiowa zmusiła mnie do tego, żeby na raty wsadzać różne rzeczy i też dosyć wcześnie, bo pomidory tutaj, tu w tych grządkach są pomidory, papryki tam gdzieś zaraz obok. Musiałam je w sumie stopniowo wsadzać. Gdzieś tak zaczęłam od 26 kwietnia, więc bardzo wcześnie. No i jedyne co tutaj jakby było do zrobienia, to były takie właśnie osłonki, kapturki plastikowe z butelek po prostu, które po pierwsze trochę osłaniają tą roślinę przed zimnym wiatrem, przed no, nawet jakimiś przymrozkami, bo było tak w okolicy zera. Wszystkie pomidory, nawet te malutkie, przetrwały i one sobie tak po prostu tutaj w tych osłonkach rosną. Trochę to chroni też przed ślimakami, chociaż tu akurat na tej zrębkowej części tak bardzo ślimaków nie mam. W ogóle w tym roku ptaki mnie bardzo zaskoczyły, bo zjadają mi ślimaki po prostu. Tak jakoś udało się ptaki zaprosić, że wyjadają, więc tutaj akurat ślimaków nie ma, ale to jest też patent na ślimaki, u mnie się sprawdza. No i te pomidory jakoś tak w miarę sobie tutaj poradziły, akurat chyba tego najbardziej widać. Tu rzucony jakiś jarmuż oberwany, bo ja mam po prostu drzewa jarmużowe, które już kwitną. Ten ma około na 2 metrów. I troszkę poobrywałam te dolne gałęzie. Jak widzicie, to wszystko to jest na razie taki chaos u mnie totalny, bo trochę rzeczywistość mi nie pozwala zająć się ogrodem i spędzać tutaj normalnie czas. No z ciekawostek, gdzieś tutaj mamy jakiegoś boba, tu jakiś ziemniak, sobie jak zwykle wychodzą ziemniaki. Ja nie sadzę ziemniaków, ziemniaki wyrastają sobie same. Pewnie z jakichś obierek, które zostały, może jakiegoś ziemniaczka jednego, który został po prostu przezimowo pod tą zrębką, jest ok. Odsłoniłam tutaj trochę tą zrębkę, tak jak widzicie. Dałam tam w te dołki pod pomidory obornika końskiego, na to kompost. No i w to, a jeszcze trochę pokrzywy, no i w to właśnie takie młode pomidorki, faktycznie nieduże. No i jak na razie sobie całkiem dobrze radzą. Mają trochę tam podżółknięte liście, możliwe, że trochę mało jednak azotu, bo ze zrębką to tak różnie bywa, ale nie jest źle i myślę, że dadzą radę. Tak samo potraktowałam papryki, tutaj są jakieś... Tu jest jakieś chili, tam mam jakieś takie nasze odmiany, które gdzieś tam pobraliśmy, nazwałam je papryczka księżnej. I one sobie rosną w ogóle bez osłon, całkiem nieźle sobie radzą. Tu jakieś ziółka, które też jakby jeszcze jest dosyć zimno, ale już po prostu musiałam. No i radzą sobie całkiem nieźle. Też mniej wysycha ziemia pod takimi kapsułkami, czyli zewnątrz ziemia wysycha, a tam pod spodem miejscami jest całkiem nieźle, także też to jakiś taki daje plus. Tutaj mam rozsady kapusty, które też na początku były, jak były maleńkie, bo one były wsadzone na początku kwietnia już do ziemi. No i podrosły sobie właśnie w tych plastikowych kapturkach i zostały zdjęte. Dzięki temu też je nie podżarły ślimaki, no bo kapustne tutaj ślimaki lubią sobie wyżerać. Tu mamy jakiś szpinak. Tak samo jeszcze właśnie w tym całym nieszczęsnym tipilipi, które u Olipini chyba nigdy nie zostanie. No to właśnie jest wielka dziura w ziemi i to co tutaj się udało na ten moment, ogórki, które też wiadomo, że to jeszcze nie jest czas na ogórki do gleby, ale nie było wyjścia, jakby ryzyk, fizyk, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie się trzymają, tak samo są w tych właśnie kapturkach. Ogórki, tu jakieś melony, które też maleństwa były wsadzone, po prostu już miejsca nie było gdzieś w rozsadniku. Stwierdziłam, dobra, patrzymy. Trochę też z nasion tutaj rzuciłam i mimo naprawdę zimnych jeszcze noc, to ten malutki to jest już wyrośnięty sam z nasionka, więc coś tam mam nadzieję, że się uda. No i to tak, to tyle na ten moment z takich jakby na tyle, na ile się da możliwości. Zobaczymy, co będzie z ogórkami.
No tu na razie chaos. Tam prawdopodobnie pójdą w te dołki arbuzy, też ponieważ tutaj nie doszło w końcu do dokończenia tego. To musiałam wykopać głębokie bardzo dołki. Takie no na pół metra mniej więcej głębokości, no może 40 cm, może przesadzam. Tam dałam obornik na dół, kompost, ziemię, kompost. No i dookoła jest niestety tych dołków piach, więc ja nie wiem. No ale tutaj pójdą arbuzy, zobaczymy, bo tak sobie pomyślałam, że w jakiś sposób może uda mi się je tutaj, żeby się po tym pieły, po tej ścianie tego całego tipi-lipi. O, tutaj widzę, że jakieś szpinaki się jednak przyjęły. No ciekawe, zobaczymy. Tak, rzucałam tutaj różne rzeczy, co mi pozostawały. Stwierdziłam, że zobaczymy, co będzie. Też no, ta ściana na razie się szczęśliwie trzyma. Ta jest totalnie obsunięta. Nie wiem, co z tym będzie dalej. Na razie chaos, bałagan życiowy ogromny, więc no po prostu ten rok będzie taki dziwny, ale ogóry chyba mi też pomagają, te wszystkie rośliny, i dają radę nawet w bardzo ciężkich warunkach. Długo były też w jakiś sposób hartowane, więc to też może im pomogło. Tutaj też nie ma wiatru, jak jesteśmy tutaj, no to tutaj ten wiatr praktycznie nie hula, więc na pewno tutaj też jest trochę ciut cieplej. Gleba ma około 13 stopni, tak jak mierzyłam, ale to też nie ma logiki, bo gdzieś tam na górze okazało się, że miała 15, nie? Więc to też takie jest, to wszystko nie do końca się to wszystko składa. No ale tak jest. Tak samo osłaniam też kwiaty, które wsadzam gdzieś z jakichś rozsad, maleństwa, które jeszcze takie są drobne, żeby te ślimaki tam nie poszalały. No i w tym roku jakoś faktycznie nie ma inwazji ślimaków. W tamtym roku było mniej, a w tym roku jest już dużo, dużo mniej, jakbym porównywała to. Zobaczymy, co będzie dalej, bo może one jeszcze się nie rozpanoszyły. No ale tak to na razie wygląda. Linia kroplująca, którą gdzieś tam sobie puszczam z mauzerów, które tam sobie stoją na górce, napełnianych wodą ze studni. Trochę z deszczówki, bo mają odciętą górę, więc to, co tam napadało zimą, to było. No i tak to wygląda. No tu jakieś rzodkiewy powoli sobie wzrastają. Gleba nie jest super i tu już na przykład fajniej się sprawdza u mnie, jak rzodkiewki nie mają żadnej siłki. Nie kładę na to nic, bo jeżeli kładę jakieś liście, to zostają od razu przez pchełki zjedzone. Więc rzodkiewka faktycznie taka na suchym polu. Tutaj jakieś kapusty, takie z nasion rzucone bardzo wcześnie. Też jakoś tam, no nie pamiętam już, ale chyba początek marca. Po prostu rzucałam, co miałam, nie miałam co z tym zrobić. Stwierdziłam, że zobaczymy. No i faktycznie okej. Dużo faktycznie nasion mi pokiełkowało takich z zimy, rzuconych zimą. Tam na samej górze, możemy pójść, są marchewki. Marchewki, sałaty. No i one wszystkie naprawdę ładnie. To była takie miejsce po ziemi liściowej. I te marchewy sobie tutaj z sałatami dają radę. I to było rzucone chyba w grudniu. To właśnie taki siew zimowy był w grudniu albo w styczniu. Jakoś tak, na pewno nie w jakimś normalnym timingu, który jest przewidywany. Ogólnie u mnie to się sprawdza tak, że jak idę za intuicją, to się dzieje. Jak słucham przepisów, jak i kiedy, to się nie dzieje. Także tak to jest u mnie. Tu mamy jakieś maki, które rzucałam, pojedyncze, jakieś kwiaty różne tutaj gdzieś, no zobaczymy, co z tego do końca wyniknie. W podwyższonych na ten moment melony, też z rozsad, te, które są w kapsułkach, i takie rzucone z nasion, jeszcze tutaj nic na razie nie widzę, żeby kiełkowało. Rzodkiewki natomiast super się sprawdziły. I fasolę tutaj posadziłam, żeby ją. To jest fasola orzełek. Tu tak chyba z trzy naraz sobie ruszyły. Będę je po prostu później rozsadzać i w miejsca już przeznaczone do nich.
Tutaj jakieś jeszcze dynie, cukinie. Cukinia ruszyła, dynia jeszcze na razie nie. No i tu będą ogóry pnące się po tym płotku. Też no już po prostu je dałam do gleby, trudno. No i zobaczymy, jak to dalej będzie sobie szło. Jeszcze w tych rozsadnikach też to miejsce gdzieś wykorzystałam. Tutaj rzodkiewy też super, też osłonięte trochę, to jest od wiatru. Mimo że w cieniu to całkiem fajnie. No ale ogórek, jak widać, jest żółtawy. Myślę, że było mu jednak dosyć zimno. Ale zobaczymy, może jeszcze się jakoś uratuje. A tu w tym jakoś mało rosło. Tylko szpinak tutaj właściwie tak z nasion wyrósł. No i też jakieś melony. Zobaczymy. No a tu już widać, że niestety ten padł. Coś go chyba zjadło albo podgnił. Ciężko wyczuć. Raczej zjedzony. No także tak. Także nawet tu się chyba jakiś ślimak musiał dostać. Albo inny stwór. Także tak, dziura se jest. Szkoda, że nie została dokończona. Myślę, że no na ten moment będzie ciężko ją gdzieś dokończyć, bo ten projekt trochę tak umarł. No ale takie życie, co zrobić. Tu fasolki będą sobie rosły i koper jest tutaj. No i tyle.